Ciekawe, czy w święta w telewizji puszczą ten najsłynniejszy teraz polski film. Ale nie po to, czy tam nie ma mocnych na samych swoich. Obecnie najsłynniejszym filmem polskim jest komedia Kacwawa. Najsłynniejszy on jest, bo podobno bardzo najgorszy. Krytycy twierdzą, że ten film jest o tym, jak nie robić filmów. Tytuł Kacwawa wziął się od amerykańskiego filmu Kac Vegas i jest mniej więcej o tym samym. O facetach, którzy się bawią, a bawiąc się bawią. Ale krytycy pytają, dlaczego na przykład w Kac Vegas aktor sikający do basenu Mike'a Tysona jest śmieszny, a w Kacwawa czterech polskich aktorów sikających do palmy śmiesznych nie jest. No, być może dlatego, że nasi aktorzy nie umieją śmiesznie sikać. Pewnie w szkole aktorskiej nie mieli zajęć ze śmiesznego sikania. Może należy wprowadzić. Ale też ciekawe, dlaczego autorzy filmu akurat ściągnęli z Kac Vegas i lekko tam przerobili ten tytuł. No tyle jest lepszych filmów amerykańskich, z których można było ściągnąć, lekko zretuszować tytuł i zrobić dużo mądrzejsze nasze filmy. Choćby Działa na Walony. Nie na podstawie tego filmu można by nakręcić w Polsce film o PZPN-ie. Działacz na Walony. Albo Szklana Pułapka. Polska wersja byłaby o zamieszaniu z pójściem sześciolatków do szkoły i miałaby tytuł Szkolna Pułapka. No a o twórca, którzy broniąc filmu skamlają o litość, można by nakręcić film Miauczenie owiec.